Jeżeli często wykonujemy zdjęcia w jakiejś określonej lokalizacji, to mamy tutaj bardzo fajną funkcję, która pozwala nam zarządzać takimi lokalizacjami. Powiedzmy, że dość często pojawiamy się na Molo w Sopocie i tam robimy zdjęcia. I powiedzmy, że mamy też sporo takich zdjęć właśnie w naszej bibliotece. Wyszukajmy więc sobie tutaj Molo w Sopocie. Sopot, Molo, wciskam Enter i zobaczmy, co zostanie znalezione. I rzeczywiście Molo zostało bezbłędnie odnalezione. Teraz możemy takie molo zaznaczyć jako naszą lokalizację. Jak to zrobić? Przechodzimy tutaj do tego panelu Saved Locations. Klikamy na plusik. I w tym okienku wpisujemy nazwę. Powiedzmy, że to będzie w uproszczeniu Sopot Molo. Tym suwakiem regulujemy promień. Nasze molo jest dość nieduże. Powiedzmy, że będziemy chcieli mieć. Mniej więcej takie kółeczko. Za chwilę będziemy mogli jeszcze zmodyfikować. I w tym momencie klikam Create. Molo w Sopocie zostało już tutaj dodane. Spójrzmy. Na razie w obszarze tego kółeczka jest zero zdjęć. Kółeczko to możemy zmodyfikować. Klikam teraz za środek tego kółeczka. Przesunę je nieco w tą stronę, tak żeby objąć dokładnie molo. I tutaj tym kółeczkiem możemy zmniejszać i zwiększać ten obszar. Spójrzmy. Powiedzmy, że będziemy chcieli, żeby to był taki obszar. Teraz, jeżeli będziemy chcieli dodać do naszego kółeczka jakieś zdjęcia, robimy to w taki sposób. Ja tutaj przejdę na chwilę do modułu biblioteki. Przełączę się na 2012 rozmaite i powiedzmy, że na przykład to zdjęcie to jest zdjęcie wykonane gdzieś tam w okolicy Molo w Sopocie. Przełączę się teraz z powrotem do modułu Map. To zdjęcie mam cały czas tutaj zaznaczone i mogę teraz albo przeciągnąć je w obszar. Tego kółeczka spójrzmy. Przeciągam je. Tutaj w tym miejscu pojawia mi się jedynka, co oznacza, że w tym obszarze mamy jedno zdjęcie. Ale mogę to też zrobić nieco inaczej. Przejdę teraz do jakiegoś innego zdjęcia. Wrócę tutaj do biblioteki. Wiem, że miałem gdzieś tutaj zdjęcia z mewą. Spróbujmy znaleźć to zdjęcie. O, tutaj to zdjęcie. W folderze 2008 zwierzaki. Przechodzę z powrotem do modułu map. I teraz, mając zaznaczone to zdjęcie tutaj, po prostu przesuwam się i zaznaczam tutaj ptaszek. W tym momencie moje zdjęcie zostało otagowane lokalizacją, znajdującą się dokładnie w centrum tego kółeczka, i w ten sposób bardzo szybko przypisaliśmy to zdjęcia do molo w Sopocie. Przybliżmy się tutaj nieco i zobaczmy. To jest to zdjęcie. Jak widać, poprzednie zdjęcie nie jest teraz widoczne, i tutaj właśnie mamy tą sytuację, w której Wchodzi nam w filtrowanie. Tutaj teraz mamy wybrane zdjęcia z, tylko z jednego folderu. I z tego folderu jedynie jedno zdjęcie jest w tym widoku. Jeżeli chcielibyśmy tutaj zobaczyć wszystkie zdjęcia, które są w tym kółeczku, czyli dwa zdjęcia, to musielibyśmy znowu wyświetlić wszystkie zdjęcia z biblioteki. Ja tutaj przechodzę do wszystkich zdjęć i zobaczymy, że teraz z wszystkich zdjęć, z wszystkich folderów dwa zdjęcia będą zawarte właśnie w tym miejscu. Takich lokalizacji możemy dodać oczywiście znacznie więcej. Możemy też zagnieżdżać jedną lokalizację w drugiej. Powiedzmy, że ja tutaj dodam sobie szybko drugą lokalizację. Oddalę się nieco i dodam tutaj drugą lokalizację, która będzie się nazywała po prostu Sopot. Wciskam Create. To kółeczko ustawię tak, żeby obejmowało mi cały Sopot. Powiedzmy, że ustawimy się gdzieś w tym miejscu i rozciągniemy jeszcze to kółeczko tak, żeby objąć całą dzielnicę Brodwina, ponieważ ta dzielnica również należy do Sopotu. I teraz, jeżeli będziemy robić jakieś zdjęcia w Sopocie, które niekoniecznie muszą być na molo, to również robimy to w bardzo prosty sposób. Zaznaczamy na przykład te trzy zdjęcia. Przeciągamy je gdzieś tutaj w obszar Sopotu. I widać teraz, że w Sopocie mamy pięć zdjęć, a na Sopot Molo nadal dwa zdjęcia. Ja może teraz przybliżę się tutaj do, do tych zdjęć, może inaczej, zróbmy teraz jeszcze jedną rzecz. Usunę wszystkie te koordynaty GPS, czyli te trzy zdjęcia znikną mi z tego kółeczka. Delete All Selected. I teraz zrobię to nieco inaczej, a ja mianowicie odznaczę na chwilę te zdjęcia, klikając gdzieś obok, i teraz zaznaczę pierwsze z tych zdjęć, przeciągnę w tą lokalizację, drugie z tych zdjęć powiedzmy gdzieś tutaj, a trzecie z tych zdjęć powiedzmy, że gdzieś tutaj. Spójrzmy, jeżeli mamy taką sytuację, to możemy w prosty sposób zarządzać naszymi zdjęciami, posługując się również średnicą tego kółeczka. Teraz, jak widzimy, w Sopocie mamy cztery zdjęcia. Dwa zdjęcia właśnie z tymi naszymi ptakami. I tutaj jeszcze przy Molo dwa zdjęcia. Jeżeli jednak zopiemy za to kółeczko i powiększymy je nieco, a może też przesuniemy delikatnie w lewo, tak żeby ten znacznik został objęty, to automatycznie tutaj moje lokalizacje się uaktualnią i teraz w Sopocie mamy widocznych pięć zdjęć. Także w ten sposób możemy zarządzać sobie naszymi zdjęciami. W każdej chwili możemy się też prosto przełączać między lokalizacjami. Klikając teraz na Sopot Molo, mam podświetlone jedynie to kółeczko. Przejście do tego kółeczka następuje po kliknięciu w tą strzałkę, a przejście do kółeczka zawierającego cały Sopot po kliknięciu w tą strzałkę.